Od listopada 2011 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego realizuje projekt pod tytułem Wolontariat Zawodoznawczy. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Zespołu Szkół Katolickich w Żarach oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach pracują w przedszkolach, szpitalach i świetlicy dla osób niepełnosprawnych jako wolontariusze. Projekt skierowany jest do uczniów klasy drugiej. Jego głównym założeniem jest promocja wolontariatu jako formy pozyskania doświadczenia zawodowego oraz możliwości rozwoju osobistego. Uczestnikami wolontariatu są osoby pełnoletnie, przede wszystkim ze szkół średnich. Przy wcześniejszym wyrażeniu zgody pisemnej rodzica lub opiekuna prawnego. Dla uczestników tego projektu przewidziane jest wsparcie w obszarze wyboru placówki oraz szkolenia doskonalającego, prowadzącego przez profesjonalną kadrę. Projekt skończy się uzyskaniem przez uczniów zaświadczenia o odbyciu wolontariatu zawodowo-znawczego. Dlaczego pani tutaj trafiła? Trafiłam tutaj z wolontariatu, ponieważ było ogłoszenie, że można z wolontariatu przejść albo do szpitala, albo właśnie do przedszkola. A ja ze względu na to, że lubię dzieci, to wybrałam właśnie to miejsce. Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? No, pomagam tutaj opiekunce, co właśnie zajmuje się dziećmi. Staram się je uspokoić, bawić się z nimi, żeby miło spędzić czas. Na jaki efekt pani liczy? Znaczy, chciałabym, żeby to w przyszłości dało mi jakieś takie perspektywy, że no, będę potrafiła sobie właśnie poradzić w takim miejscu, bo wybieram się właśnie na studia, na pedagogikę, no i chciałabym się w tym w przyszłości zajmować. W naszym przedszkolu przyjęliśmy wolontariuszy. Jest to tak zwany wolontariat zawodowy. Na czym to polega? Młodzież z szkół średnich ma za zadanie poznać pracę przedszkola, nie tylko jako instytucji, ale konkretnych osób, które się tym zajmują, które pracują w przedszkolu i mają do czynienia z pracą nauczycieli, mają do czynienia z pracą pracowników obsługowych i wszystkich tych, którzy starają się stworzyć najlepsze warunki dzieciom w przedszkolu. Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł. Spodobało mi się to, kiedy zaproponowano, że mogą przyjść uczniowie szkół właśnie ponadgimnazjalnych, poznać się z naszą pracą, że jest to taki wolontariat. Jest to konkretna pomoc dla przedszkola, bo wiadomo, że przy tak licznych grupach, jakie mamy, ponad 30 dzieci, to każde dwie ręce i osoba, która opiekuje się dziećmi, jest na wagę złota. Stąd no, cenię sobie ich pomoc, a jeszcze to, że mają możliwość poznania zawodu tak jakby od środka. Są to ludzie, którzy za moment będą podejmować decyzje, jakie wybrać studia, jaką dalszą drogę życiową i tutaj mogą zobaczyć, jak ta praca wygląda, czy to jest akurat to, o czym oni marzą, bądź no, co może stwarzać im jakieś problemy i może to nie jest to. Więc zapoznają się z tą pracą, bawią się z dziećmi, uczą też dzieci czegoś, pomagają nauczycielkom i myślę, że mamy tutaj obopólną korzyść i ci uczniowie mają korzyść i również my jako instytucja, przedszkole, nauczycielki i dzieci. W listopadzie rozpoczęliśmy realizację projektu Wolontariat Zawodoznawczy. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego cel to przede wszystkim promocja wolontariatu, wspieranie młodzieży w kwestii wyboru przyszłych zawodów, a w związku z tym przyszłych studiów i pracy. Realizujemy go we współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, z Młodzieżowym Centrum Kariery, Punktem Pośrednictwa Pracy oraz Centrum Edukacji i Terapii Lilawati. W projekcie uczestniczą osoby, które uczęszczają do szkół ogólnokształcących, dlatego też przygotowaliśmy dla nich taki cały cykl, który ich przygotowuje do wejścia do placówek. Są to m.in. warsztaty związane z diagnozą predyspozycji, z tym jak działa wolontariusz, kim jest wolontariusz, a także mamy zaplanowane dla nich spotkania z psychologiem, który ma ich wzmocnić w tych placówkach. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ młodzież nie ma do końca takich predyspozycji wyrobionych i sądzę, że jest to też taki element, który będzie wzmacniał ich kompetencje.